nami dzisiaj gość jest m.in. pan dyrektor Paczkowski i prosiłbym w tym miejscu o, tutaj, o podejście na mównicę i zabranie głosu. Chcę nam się podzielić pewnymi wiadomościami dotyczącymi kierowanej przez pana prezesa Paczkowskiego. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie i że mogę kilka słów powiedzieć na temat naszej jednostki. Zanim do tego przejdę, to chciałem serdecznie podziękować tutaj w imieniu wszystkich naszych pracowników, ale myślę, że i pacjentów, za to, że dzięki też Państwa pomocy możemy od 1 września działać już w pełni w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To dla nas były bardzo trudne 7 miesięcy funkcjonowania bez podpisanych umów. Jest to trudne z punktu widzenia i funkcjonowania medycznego, odpowiedzialności za pacjenta, ale i dla samych pacjentów, którzy byli niejednokrotnie mocno zdezorientowani, na jakie usługi mogą liczyć w naszej jednostce. Były to pełne nieodpłatne świadczenia z zakresu onkologii, niemniej jednak mimo wszystko nie dawały stuprocentowej możliwości leczenia, tak jak jest to w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Postępowania konkursowe były rozpisane już w miesiącu maju, aczkolwiek zakończone były dopiero koniec miesiąca lipca, koniec miesiąca sierpnia. Udało się podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na w zakresie chemioterapii w trybach ambulatoryjnym, jednodniowym i całodobowym na oddział onkologii klinicznej oraz ostatni oddział to był oddział radioterapii, tylko że od 1 września tego roku, czyli jutro dopiero rusza ta umowa już w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ostatnią kropeczką nad i była poradnia onkologiczna, której konkurs, w pierwszym konkursie zostaliśmy odrzuceni, w drugim konkursie udało nam się jakby zrealizować wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia i też od 1 września już ta poradnia będzie funkcjonowała. Tak więc na poziomie diagnostyki oraz leczenia dysponujemy już stuprocentową ścieżką związaną z leczeniem pacjenta, bez zastanawiania się, czy pacjent będzie musiał płacić, czy nie będzie musiał płacić, czy ma, że tak powiem, takie obciążenie, chociaż tutaj składam taką deklarację, żaden pacjent ani jednej złotówki za świadczenia, które miał do tej pory, nie zapłacił i nie zapłaci. Będziemy się starali jakieś środki odzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak się uda, to dobrze, jak się nie uda, to będzie, że tak powiem, nasz w tym udział, jeżeli chodzi o leczenie. Same kontrakty, które uzyskaliśmy, bo myślę, że to jest dość ważne, również w połączeniu z działalnością Tomaszowskiego Centrum Zdrowia tworzą kompleksową opiekę onkologiczną, począwszy od procesu diagnostyki, skończywszy na procesie leczenia i procesie zabiegowym. Część zabiegowa oczywiście spoczywa tutaj po stronie szpitala Tomaszowskiego, część związana z chemioterapią, radioterapią i diagnostyką również nowotworową spoczywa po naszej stronie. Te 7 miesięcy poświęciliśmy na to, żeby wraz ze szpitalem dopracować wzajemne relacje związane z diagnostyką, z leczeniem, z konsultowaniem pacjentów. Myślę, że to już całkiem pozytywnie wchodzi w życie, to znaczy zarówno nasi lekarze konsultują pacjentów na oddziałach szpitala, jak i też korzystamy z usług lekarzy pracujących w szpitalu w Tomaszowskim Centrum Zdrowia i też konsultują naszych pacjentów. Do tej pory tych pacjentów przez nasz ośrodek przyjęliśmy około 700 pacjentów w różnym trybie, i ambulatoryjnym, i szpitalnym. Myślę, że teraz, kiedy już umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia jest podpisana, tych pacjentów będzie coraz więcej. Do tej pory nie przyjmowaliśmy pacjentów spoza województwa. Nie wszyscy pacjenci, ci, którzy wyjechali poza województwo leczyć się, mogli do nas też wrócić z uwagi właśnie na brak kontraktu. Teraz cały ten proces leczenia będzie się mógł odbywać tutaj i myślę, że też na dość wysokim poziomie jakościowym dysponujemy kadrą, która jest wyspecjalizowana i z dużym doświadczeniem pracująca dotychczas w ośrodkach na poziomie instytutów, klinik i szpitali wojewódzkich, co też ma swoje znaczenie. Dla przypomnienia tylko też powiem, że dysponujemy sprzętem, który jest najwyższej jakości, jeżeli chodzi o udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych. O to cover również wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia, nie tylko w tym zakresie podstawowym, ale również w zakresie rozszerzonym. I też taką zgodę na tego typu świadczenia żeśmy uzyskali.
Myślę, że teraz kolejny okres to będzie poświęcony z naszej strony na informowanie przede wszystkim środowiska medycznego. Rozpoczniemy cykl spotkań z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, z właścicielami, kierownikami jednostek ambulatoryjnych, ponieważ cały proces leczenia i profilaktyki zaczyna się właśnie od tej części ambulatoryjnej, niekoniecznie szpitalnej, oraz nawiązujemy już kontakty i podpisujemy umowy również z jednostkami szpitalnymi, tak żeby pacjent, który do nas trafi, nie musiał jeździć po województwie czy poza województwem i szukać dodatkowej pomocy. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta pomoc była kompleksowa i raz rozpoczęta w jednym szpitalu, pacjent będzie na pewno się czuł o wiele bardziej komfortowo, żeby również w tym szpitalu to leczenie było zakończone. Z takich ułatwień, może dość przyziemnych, ale myślę, że dość ważnych, również docelowo będzie transport nie tylko sanitarny, ale taki osobowy, który też pacjentom z dalszych gmin czy powiatów będzie pomagał dotrzeć do naszej jednostki. To wiemy już z doświadczeń tych kilku miesięcy, że niejednokrotnie ta bariera geograficzna, bariera związana z dojazdem codziennym przeszkadza w leczeniu. To myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że pacjent, który jest leczony onkologicznie, nie zawsze musi leżeć w szpitalu. On niejednokrotnie przechodzi cykle chemioterapii czy też radioterapii. Danego dnia przyjeżdża do południa, jak jest odpowiednio szybko proces diagnostyczny rozpoczęty, po południu spokojnie może wrócić do domu, a to ma znaczenie psychologiczne, to ma znaczenie również związane z później skutecznością leczenia. I w takich warunkach chcemy, żeby pacjenci u nas również byli leczeni. Myślę, że jest to również szansa, wspólna szansa dla Tomaszewskiego Centrum Zdrowia, ponieważ umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia zawierały jakby dwa zakresy. Ten zakres podstawowy, czyli ten, który był do tej pory wykonywany w ramach umów, oraz tak zwany pakiet onkologiczny. W ramach pakietu onkologicznego wszyscy pacjenci są przyjmowani bez limitu i zarówno te bezlimitowe przyjęcia są po naszej stronie, jak i po stronie Tomaszewskiego Centrum Zdrowia. Myślę, że to jest też dość ważna ścieżka pozyskiwania środków, ale też budowania bezpieczeństwa i takiego zaufania pacjenta do tych jednostek medycznych. Tak jak powiedziałem, rozpoczynamy 1 września już w 100% kompleksowo. Jesteśmy oczywiście nastawieni na wszystkich pacjentów. Jak wiemy, potrzeby są dość duże. Widzieliśmy i zresztą nasi lekarze są z różnych województw, bo są z województwa kujawsko-pomorskiego, z województwa śląskiego, mazowieckiego. Dla uspokojenia od razu powiem, przyjeżdżają tutaj na stałe, to znaczy nie tak, że są godzinowo, tylko mieszkają po prostu w Tomaszowie i na weekend wracają do swoich domów, więc jest to zabezpieczenie stałe, zresztą skontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc myślę, że tutaj też nie mamy się czego wstydzić. A z drugiej strony są to osoby, które, tak jak podkreślałem, pracowały w najlepszych jednostkach, bo Instytut Gliwicki, Instytut Warszawski, czy też Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Myślę, że te ośrodki same za siebie jakby mówią o jakości świadczonych usług. Zresztą tam też najwięcej pacjentów i z powiatu tomaszowskiego, ale i z całego województwa łódzkiego wyjeżdżało na leczenie. Do tej pory rzeczywiście spora ilość pacjentów migrowała za tymi świadczeniami, no to też pokazywało, jakby powiem, potrzeby, które do tej pory nie były zabezpieczone. Myślę, że wspólnie na poziomie również TCZ-u będziemy starali się nie tylko jakby rozwijać naszą współpracę w tym zakresie medycznym, ale również w zakresie konferencyjnym, szkoleniowym, w zakresie edukacyjnym. Już teraz podjęliśmy takie kroki, gdzie mieliśmy pierwsze wykłady dla młodzieży z drugiego liceum. Chcemy jakby te kierunki rozwijać, ponieważ to daje również nam bliższy kontakt z rodziną pacjenta, co wiemy, że niejednokrotnie jest bardzo ważne w procesie leczenia, ponieważ pacjent bardzo często albo się zamyka, albo zostaje sam ze swoją chorobą i ze swoim problemem. Chwilą, kiedy trafimy do środowiska, kiedy pomożemy również gdzieś ten strach, czy opory, czy też nawet niewiedzę pokonać rodzinie, wtedy jest szansa na to, żeby to leczenie przebiegło jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej i może mniej boleśnie, bo to też myślę, że ma ogromne znaczenie, żeby pacjent, który do nas trafi, miał wsparcie w rodzinie.
Jeżeli ze strony Państwa też będzie, powiem, będą pomysły, w jaki sposób moglibyśmy tutaj uczestniczyć jeszcze bardziej w tym życiu społecznym, to oczywiście jesteśmy otwarci. Staramy się w miarę możliwości uczestniczyć w większości wydarzeń tutaj i na kanwie medycznej, ale i na kanwie społecznej, czy też poprzez pikniki, czy poprzez dożynki, zarówno w Tomaszowie, jak i w innych powiatach, w tym makroregionie wokół powiatu tomaszowskiego. Myślę, że powolutku będzie to też dawało swoje rezultaty i budowało zaufanie do tego miejsca, którym jest zarówno szpital tutaj Tomaszowskie Centrum Zdrowia, jak i nasz ośrodek onkologiczny. Z mojej strony tyle. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować. Jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy Panu Dyrektorowi. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Proszę bardzo. Jak wygląda się współpraca? Jaki procent efektywnych wykonań ma ECZ w stosunku do Waszego oddziału? To znaczy już mówię, tą współpracę trzeba podzielić jakby na dwa okresy. Okres, kiedy nie mieliśmy kontraktu, czyli tak de facto to jest do sierpnia tego roku, był okresem, w którym współpracowaliśmy na poziomie realizacji diagnostyki. To znaczy poprzez Tomaszowskie Centrum Zdrowia realizowaliśmy badania laboratoryjne, badania specjalistyczne, biopsje, pobranie wycinków i to wszystko, bym powiedział, było finansowane z naszych środków. Oczywiście to było w skali takiej, jak przyjmowaliśmy pacjentów, czyli mniej więcej działaliśmy na 10% naszych możliwości i takich możliwości, jakie dawało nam prawo. W chwili obecnej, kiedy mamy możliwość już zgodnie z podpisanymi umowami i powołaliśmy zespół terapeutyczny i na poziomie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, i na poziomie naszej jednostki, już się odbyły w ciągu tego miesiąca, mimo że jeszcze nie działa radioterapia, 3 konsylia, które kwalifikowały kilku pacjentów do leczenia. Tak więc efektywność myślę, że będzie można ocenić koniec września, koniec października, taką w sensie ilości pacjentów. Na ten moment mogę powiedzieć tak, ilość może niewielka, ale procentowo 100% więcej niż do tej pory. Więc ewidentnie widać to powiązanie, no zostały, powiem, przetarte ścieżki związane z kontraktem. Jest problem, kiedy jedna jednostka nie ma podpisanej umowy, a druga ma podpisaną umowę. Bo ta, która ma podpisaną umowę, a kieruje do jednostki, która nie ma umowy, to tak jakby trochę tego pacjenta skazywała, że tak powiem, na trochę panicję, tak? My dlatego prosiliśmy każdego, żeby podpisał oświadczenie, że ma świadomość, że my nie mamy kontraktu, że nie możemy lecieć w ramach pakietu. Więc odpowiadając na pytanie, efektywność już widzimy, a myślę, że na bieżąco statystyki będziemy przekazywali, jak wyglądają relacje. Na pewno pacjent, który w oddziałach zabiegowych jest leczony, czyli po konsylium ma wyznaczony cykl leczenia, zabieg, chemioterapia, radioterapia, pozostaje na miejscu. To już jest duży plus, bo wtedy na pewno pacjent ma większe zaufanie do tego ośrodka, który wykonuje zabieg. Są też terapie, gdzie najpierw jest chemioterapia, później zabieg i kończymy chemioterapią. No to pacjent, który wie, że po chemioterapii nie musi wyjeżdżać, tylko może być zaoperowany w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, też chętnie podejmie to leczenie i też chętnie podejmie leczenie, wiedząc, że znowu nie musi wrócić do innego ośrodka poza województwem, tylko będzie miał kontynuowaną chemioterapię tutaj na miejscu. Bo to były główne powody, dla których pacjenci wyjeżdżali albo do Łodzi, albo do innych województw. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.